To jest ekonomia w jednej lekcji. Dzień dobry. Temat: wydatki publiczne na budowę portów w Gdyni to nie był przejaw etatyzmu, również według profesora Adama Heidla. Czyli pan poseł Janusz Korwin-Mikke się myli. Pan poseł Janusz Korwin-Mikke definiując etatyzm jako koncepcję, że to państwo powinno wszystko załatwiać, był łaskaw wskazać się ostatnio na budowę portów w Gdyni w latach 20. XX wieku jako przejaw etatyzmu właśnie władzy międzywojennej Polski. Ostatnio na portalu Goniec w programie Karty na stół odkrywamy karty u pana redaktora Mikołaja Dowejko. Stwierdził m.in. pan poseł, że nie było żadnego strategicznego sensu w budowie Gdyni. Trzeba było puścić na wolny rynek, dać prywaciarzom budować swoje fabryczki, ale tego nie zrobili. Bo to byli etatyści, czyli ludzie, którzy wierzyli nie w wolność gospodarczą, tylko że wszystko państwo musi zrobić. Szanowni Państwo, po pierwsze, cel budowy portu w Gdyni wynikał z potrzeb polskiego handlu morskiego, handlu morzem. Ten miał zabezpieczać port handlowy wolnego miasta Gdańsk, w którym jednak w praktyce dyskryminowano polski obrót towarowy. W 1922 roku, w związku z tym, Sejm uchwalił ustawę o, o budowie portu w Gdyni. Rok później, w 1923 roku, oficjalnie otworzono port, choć w zasadzie gotowa była tylko przystań dla okrętów wojennych i łodzi rybackich. Jeszcze w tym samym roku, kilka miesięcy później, wpłynął do portu pierwszy statek handlowy francuski Kentucky. Przez kolejne lata infrastruktura portowa rozrastała się, jeżeli w 1926 roku eksport dóbr przez port gdyński wynosił 404 tysiące ton to już w 1938 roku wskaźnik ten wzrósł do ponad 7000 ton Postanowiło. stanowiło Blisko połowę polskiego handlu zagranicznego. Po drugie, Szanowni Państwo, port w Gdyni częściowo przynajmniej był finansowany ze środków prywatnych. Eugeniusz Kwiatkowski, minister przemysłu i handlu w latach 1926 30 w pierwszych dniach swego urzędowania, zapowiedział wznowienie ślimaczącej się wówczas budowy portu, i w ciągu trzech tygodni podpisał nową umowę z francuskim konsorcjum wykonawcą portu. Budowa portu bowiem wcześniej utknęła wskutek sporu rządu z tym wykonawcą. I w ciągu trzech miesięcy zamówił we Francji pierwsze pięć statków handlowych. W ciągu dwóch lat zdobył na budowę portu fundusze sześć razy większe od tych, które skarb państwa wydał w ciągu pięciu poprzednich lat. Minister nakłonił bowiem bogate śląskie firmy górnicze i hutnicze, by we własnym strategicznym interesie zaczęły inwestować w infrastrukturę portową. Dzięki takim działaniom. Gdynia szybko mogła stać się jednym z największych i najnowocześniejszych portów na Bałtyku. Odsyłam do informacji na stronie Gdyński Panteon i do książki pana Grzegorza Piątka: Gdynia obiecana, Miasto modernizm, Modernizacja 1920-1939. Ale, nawet przyjmując, że budowę infrastruktury portowej sfinansowano ze środków publicznych, nie można się zgodzić, że był to przejaw szkodliwego etatyzmu. O konieczności wydatków publicznych na infrastrukturę pisał już uznawany za ojca ekonomii jako nauki, ekonomii wolnego rynku, Adam Smith, który w wydanym w 1776 roku swoim opus magnum pod tytułem Bogactwo Narodów w Księdze V dzieła, pod tytułem O dochodach panującego lub państwa, wśród podstawowych obowiązków państwa wymienił wydatki na urządzenia publiczne. Ułatwiające handel, do których zaliczył dobre drogi, mosty, żeglowne kanały i porty, właśnie. Pisał, ustanowienie i utrzymanie tych instytucji i urządzeń użyteczności publicznej, które choćby nawet były w najwyższym stopniu korzystne dla całego społeczeństwa, to są przecież tego rodzaju, że zysk, jaki by przyniosły, nie mógłby nigdy pokryć wydatków poniesionych przez jednostki lub niewielkie grupy ludzi, od których przeto nie można by oczekiwać, że je ustanowią i utrzymają. Również współcześni ekonomiści liberalni wskazują na rolę państwa w rozwoju infrastruktury. Wystarczy wspomnieć tu laureata nagrody Nobla, profesora Miltona Friedmana, który w telewizyjnym filmie z serii Free to Choose, druga część The Tyranny of Control, Zgadza się, że wydatki publiczne na infrastrukturę są zwłaszcza w biednych krajach konieczne. Link do tego materiału znajduje się pod filmem. Również profesor Wacław Wilczyński w artykule Zapaść we wprost w 1998 roku pisze: Ciągle jeszcze za mało Polaków zdaje sobie sprawę, że bez rozwiniętej infrastruktury nowoczesna gospodarka nie może po prostu funkcjonować. Że tylko wydatki na infrastrukturę można uznać za ważny powód uzasadniający zaciągnięcie długu. Wprost, numer 33 z 1998 roku. Jeden z najważniejszych przedstawicieli międzywojennego polskiego liberalizmu, Szkoły Krakowskiej, profesor Adam Heidel, polski ekonomista, w wydanej w 1928 roku publikacji pod tytułem Etatyzm po Polsku wydanej ostatnio w 1981 roku przez oficynę liberałów w drugim obiegu, do której posłowie, zresztą napisał pan mikke faktycznie piętnuje etatyzm międzywojnia, który definiuje i charakteryzuje, ale nie pisze o infrastrukturze. W pierwszej części pod tytułem Gospodarcze granice liberalizmu i etatyzmu pisze m.in., że uznaje potrzebę interwencji państwa ze względów gospodarczych, przez które należy rozumieć dążenie do powiększenia ogółu bogactwa danego społeczeństwa. Dalej wskazuje, że najgorszą szkołą gospodarczą społeczeństwa jest oczywiście przerost gospodarki publicznej. Psychologia urzędnicza jest antytezą psychologii dobrego gospodarza. Dalej krytykuje monopole, których zyski nie są równoznaczne korzyści społecznej, osiągają je raczej kosztem społeczeństwa. Powstają w warunkach polityki interwencji w formie protekcjonizmu, chronione murem celnym. Pisząc o monopolach państwowych, wskazuje wówczas największe: spirytusowy, tytoniowy i zapałczany. Mówiłem już, jak pisze, że państwa zaborcze prowadziły politykę etatystyczną. Polska je jednak prześcignęła w tym punkcie. Monopol spirytusowy działał tylko w Rosji, nie było go w Austrii i w Niemczech. Monopol tytoniowy istniał w Austrii, nie było go w Rosji i w Niemczech. Monopol wreszcie zapałczany nie był znany na terytorium Polski przed wojną. Polska zastosowała wszystkie monopole państw zaborczych, dodała do tego inne. Monopol solny, monopol rurociągów gazowych, pisze Heidel. Profesor Heidel wskazuje też ograniczenia liberalizmu, wolnej konkurencji. Pisze o dobrach publicznych, z konsumpcji których nie można wykluczyć nikogo, w tym niepłacącego. Tytułem przykładu wskazuje oświetlenie ulic, bruk uliczny, drogi bite, walkę z pandemią, wojskową obronę granic, ochronę porządku prawnego czy orkiestrę grającą na placu. To są dobra, które, jak pisze. Łączy je to, że nawet wówczas, gdy są żywo odczuwane przez jednostki, nie wywołują popytu. Skoro tak jest, nie budzą także do życia produkcji prywatnej, która by je mogła zaspokoić. Gospodarka prywatna w tym punkcie zawodzi. Napotykamy na pierwsze ograniczenie liberalizmu. Jedynym sposobem dostarczenia dóbr, które by te potrzeby zaspokoiły, jest pociągnięcie jednostek do świadczeń przymusowych, do podatków. Zakres tych potrzeb to dziedzina gospodarki publicznej. Druga grupa dóbr publicznych, jak pisze, to, to ta, gdy popyt jest niewystarczający z uwagi na potrzeby przyszłej jednostek, niedostatecznie przezornych. I tu głównie wskazuje na oświatę. Jest tak ważnym dobrem, że należy ją dawać darmo lub półdarmo, nawet kosztem zmniejszenia płac robotniczych. A więc także ograniczenia konsumpcji tej warstwy w innym kierunku. Należy jednak o tym zmniejszeniu pamiętać, pisze. Zmniejszeniu powodowanym oczywiście przez podatki. Koniec cytatu. Bo oczywiście, każda działalność państwa musi być dostatecznie uzasadniona, aby mogła być finansowana z podatków. Można tak to skomentować. W drugiej części Etatyzmu po polsku, pod tytułem Dążności etatystyczne w Polsce definiuje etatyzm, pisze, że jest to nadmierne wtrącanie się władzy w życie gospodarcze w drodze przymusu. Dalej pisze, Państwo ma pewne ważne zadania gospodarcze do spełnienia, nie każdą zatem działalność gospodarczą Państwa nazwiemy etatyzmem. Cytuję szwedzkiego ekonomistę Kassela, że gospodarka prywatna winna panować wszędzie tam, gdzie za zaspokojenie za potrzeb ludzie gotowi są wystarczająco. Płacić. Dla zaspokojenia potrzeb publicznych, Kassel nazywa je kolektywnymi, powinna wejść w życie gospodarka przymusowa, państwa lub samorządów. Te instytucje, przymusowo w drodze opodatkowania, zdobywają fundusze potrzebne dla wytworzenia dóbr zaspokajających kolektywne potrzeby. W tych granicach państwo musi gospodarować. Nawet w najbardziej liberalnie zorganizowanym społeczeństwie. W tych też granicach jego gospodarka jest zupełnie racjonalna i usprawiedliwiona. Chodzi tu tylko o ilościowo właściwe ustosunkowanie potrzeb indywidualnych i kolektywnych, bo oczywiste jest, pisze Heidel, że jedne zaspokajać można tylko kosztem drugich. Na koniec pisze: Nasz budżet wojskowy nie może być mały, musimy popierać przemysł amunicyjny, chemiczny, nawet wówczas, jeżeli się gospodarczo nie kalkuluje. To są konieczne obciążenia życia gospodarczego. Tym bardziej należy rozluźnić więzy i ulżyć życiu gospodarczemu na wszystkich innych odcinkach. Względy polityczne są tu zasadnicze. Bez rozkwitu gospodarczego nie będzie nas stać na armaty, aeroplany, tanki. Nie będzie nas stać na obronę granic, na utrzymanie niepodległości. Z tych wszystkich względów uważam, pisze na koniec, walkę z etatyzmem za główne zagadnienie gospodarcze w Polsce, a zagadnienia gospodarcze zaś za oś ogółu zagadnień polskich. Sprawa wzbogacenia kraju to nie tylko zagadnienie materializmu. Adam Smith mówił, jak pisze dalej profesor Heidel. Że gdzie się rozwija życie gospodarcze, tam się podnosi uczciwość i rzetelność. Należy się zastanowić nad tymi spostrzeżeniami człowieka, który umiał patrzeć. Wzbogacenie to mniej kradzieży, mniej oszustw, mniej wyzysku i mniej zawiści. To zatem piękny cel także z punktu widzenia etyki, kończy etatyzm po polsku profesor Adam Heidel. Podsumowując, wydaje się, że nie można stawiać równości pomiędzy szkodliwym etatyzmem, agresywną ingerencją państwa w życie gospodarcze, a wydatkami publicznymi na budowę portów w Gdyni czy innej potrzebnej infrastruktury, bo ona generalnie jest właśnie potrzebna, aby wolny rynek, w tym handel międzynarodowy, się powiększał i budował wzrost gospodarczy i społeczny, a często nie może być Sfinansowana ta infrastruktura inaczej niż ze środków publicznych. Dziękuję.